Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Berwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Anna Leonowicz, czyli Ania Leon. Witam cię serdecznie. Cześć, witam. Na samym początku zawsze robimy taki mały rys biograficzny, więc ja przedstawię twoją sylwetkę. Ania Leon to nowa artystka wytwórni Kajaks, która pierwsze szlify zdobywała w Los Angeles, studiując vocal performance. Materiał, który prezentuje, określany jest jako dark pop, to romans z muzyką elektroniczną. A wśród artystów, z których czerpie inspirację, można wymienić m.in. Banks, Billie Eilish czy Lord. Suportowała m.in. Darię Zawiałow czy Monikę Brodkę. W grudniu ubiegłego roku wzięła udział w akcji Kajaks XX Rework, prezentując cover piosenki Miłość czy Miłość Krzysztofa Zalewskiego. W lutym dostaliśmy debiutancki singiel Łezki, a teraz w końcu album o tym samym tytule, debiut Ani, o którym dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim do tego przejdziemy, Aniu, mam do ciebie pytanie, taka mała rozbiegówka. Czego słuchasz prywatnie? Tutaj już, ja już powiedziałem Banks, Billie Eilish, Lord, ale co mogłabyś nam powiedzieć, co masz na playlistach na przykład ostatnio? Ostatnio? Na pewno Moderat. Nową Banks też. Dobra, to przejdźmy do takiego małego wstępu. Mam do ciebie trzy pytania. Kto współtworzył album? To pierwsze pytanie. Kto oprócz ciebie na pewno musi zostać wymieniony przy tej płycie? Producenci. Arkadiusz Kopera i Mariusz Abijalski. A jeżeli chodzi o na przykład okładkę tutaj twojej płyty, którą widzimy w tle za mną, to tutaj mam pytanie na pewno o tę sesję, o autora zdjęcia. Jak to wszystko wyglądało, ten zamysł? Dlatego, że widzimy Anię, taka okładka, nie widać tej łezki, która jest za mną, ale ona tutaj będzie w montażu. Tak, to generalnie tutaj jest troszeczkę dłuższa historia. Miała być zupełnie inna okładka. Mieliśmy przyszykowane zdjęcie, już wszystko tak jakby przemyślane, ale zaczęliśmy robić teledysk chemistry i tak nam się spodobał vibe całego teledysku i właśnie to zdjęcie, ten shot, że sobie pomyśleliśmy, że to byłoby świetna okładka. I musieliśmy wszystko zmienić i robić od początku. A słuchaj, a jaka była ta poprzednia okładka, jakbyś mogła nam zdradzić? W jakim stylu mniej więcej? Też byłaś ty tam na tak główne tło, czy jak to wyglądało? Tak, to też był portret. Była bardziej ciemna, bardziej mroczna. Bardziej mroczna. Czyli to jest po prostu wyciągnięte z teledysku, tak? O którym później troszkę porozmawiamy. To nie jest osobno zdjęcie robione. To nie jest osobno zdjęcie robione, wyciągnięte z teledysku, którego reżyserem był Alek Kropidłowski, a okładkę robił Tomek Kuczma. Całe kolory dopierał i wszystko po kolei. No to dobra, to Aniu, przejdźmy jeszcze na koniec tego małego wstępu do samego tytułu. Twoja płyta to płyta Łezki i masz ten sam utwór później, więc o utworze porozmawiamy w kolejności, ale tutaj chciałbym spytać o sam tytuł albumu. No wiesz co, tak trochę, nie łzy, a łezki, tak trochę chciałaś, nie wiem, może z humorem do tego podejść, do tych takich różnych też historii, o których opowiadasz, że nie łzy, a łezki, bardziej żeby tak trochę, nie wiem, to wyśmiać, bo to takie słowo, no specyficzne trochę. Ironiczne. To łezki przede wszystkim dlatego, że mnie się podoba mi się to w tym słowie, że łzy pojawiają się, wiesz, lecą jak w różnych sytuacjach w naszym życiu. Mogą to być łzy, wiadomo, smutku, jakiegoś żalu, gniewu, a mogą to być też łezki, wiesz, szczęścia, jakiejś euforii i pięknej radości. Także i właśnie tak miałam nadzieję, że ktoś sobie o tym pomyśli i tą gamę emocji znajdzie też na płycie. Że to nie tylko łzy, które się kojarzą źle, ale... To też szeroki wachlarz tutaj uczuć. Dobra, przejdźmy, Aniu, w takim razie do samej płyty. Mała analiza płyty Łezki. Zaczynamy od utworu numer 1. Utwór numer 1 to intro. No i tutaj taki typowy utwór na przywitanie się raczej, na takie przetarcie, trochę na rozruszanie, pobudzenie strun głosowych. Słyszymy to. I słuchaj, tutaj śpiewasz do nas i nas zapraszasz do swojego świata. Śpiewasz, żebyśmy przyszli, powiedzieli ci, co lubimy, że nie ma potrzeby być nieśmiałym. No jakbyś mogła powiedzieć dwa słowa troszkę o tym utworze, to tak wchodzimy na pewno w ten twój świat i ta muzyka, szczególnie w drugiej połowie, taki trochę dreamy klimat, nas na pewno tak buja elektronicznie. Przede wszystkim ten kawałek jest
jaśniejszy barwie, w dźwiękach niż cała płyta, tak mi się wydaje. I tutaj właśnie chciałam się tak tym utworem przedstawić. Chciałam właśnie otworzyć się do ludzi, powiedzieć, że cześć, jestem Ania, nie bójcie się, posłuchajcie. I zapraszam właśnie tym troszeczkę jaśniejszym tonem, żeby od razu nie odstraszyć tą ciemną barwą. Utwór numer dwa to Chemistry i tutaj w tym utworze sama mówisz o nim, bo czytałem notkę do niego, że opowiada o uczuciu i energii, która rodzi w nas przy spotkaniu kogoś nieznajomego taką chęć bliskości. No i rzeczywiście to jest ta chemia, to jest bardzo częste uczucie, które taka iskra jakby, tak, która często nas spotyka jakoś i jak kogoś gdzieś poznajemy. I nie wiemy jeszcze, co z tego wyjdzie, tak? Ale to jest coś takiego innego. Tak, to jest taka... To jest fajne uczucie, moim zdaniem, przynajmniej z mojego doświadczenia. To jest coś, co troszeczkę chyba nam mówili, jak byliśmy dziećmi, że taka miłość od pierwszego wejrzenia. A mnie się wydaje, że dorośli też trochę tak mają czasami, jak ktoś wejdzie do pomieszczenia i od razu przykuwa twoją uwagę. I ty po prostu bardzo, bardzo chciałbyś tą osobę poznać. I o tym jest ta piosenka. No tak, często to jest, nawet nie chodzi o samą miłość, ale też o przyjaźń, czy o jakieś inne relacje. Tak jak mówisz, no widzimy osobę, która, nie wiem, może mieć jakąś kurtkę ulubionego zespołu, który uwielbiamy, nie? I patrzymy i myślimy, okej, to jest osoba, którą dzisiaj tu poznam, nie? To coś takiego. Także Chemistry jest o tym, tak? Tutaj mam jeszcze o tym w takim trochę klimacie bardziej dwóch osób, bo na tej płycie często w tych utworach spotykam jakieś dwie osoby. Ja nie wiem, czy to są zawsze te same dwie osoby, jeżeli chodzi o relacje, czy coś się może zmienia, ale tutaj mamy na przykład o tym, że zostań ze mną całą noc, o tym wyjściu na parkiet, to też do kogoś, czy tak ogólnie wobec takiej sytuacji, która zaistnieje wtedy, jak się kogoś spotka przez tę energię? Wiesz co, zwrotki są generalnie ogólne, czyli opowiadają o jakby tej sytuacji, o tej chemii, a ten refren jest już do kogoś, już do tej osoby, z którą ty byś chciał spędzić ten wieczór. A słuchaj, zamykając temat tym teledyskiem, wcześniej tylko wspomnieliśmy troszkę, bo to właśnie z tego utworu jest wyciągnięta okładka płyty, dla wszystkich tutaj informacja. Tutaj mamy w tym wideo użytą technologię 3D, Arek Kropidłowski, tak jak mówiłaś. Mogłabyś tylko jeszcze nam parę słów powiedzieć o samym tym teledysku, dlatego że tak, tu widzimy, że się zmieniasz. Są takie jakby technologiczne tutaj jakieś zakłócenia, zmienia się fryzura w pewnym momencie, później się zmieniasz w jakiś awatar w ogóle, cyfrową Ani Leon. Jak to też była, jak wyglądała też trochę praca i pomysły nad właśnie tym teledyskiem? Czy ta cała zmiana, tutaj chodzi o to, że to było takie właśnie porównanie do tego, jak my się zmieniamy, kiedy my widzimy tą drugą osobę, którą bardzo chcemy poznać, podejść, jesteśmy zainteresowani. Czasami się zdarza, że po prostu robimy wszystko, żeby jakoś tam się dobić, prawda? I ta zmiana była taką metaforą tej sytuacji. A cała technika 3D to było takie moje chyba marzenie, żeby zrobić taki klip muzyczny. I jak zobaczyłam ten treatment, tam było napisane zrobić z Ani awatara w 3D. I ja już wiedziałam, że... Już właśnie, już cię wzięli. Tak. No to Aniu, przejdźmy do kolejnego utworu. Następny utwór, utwór numer 3, to Łezki, tytułowy utwór, o którym już tak wcześniej z tytułem trochę wspomnieliśmy, więc przejdźmy do samej piosenki, może historii. Tutaj można wyczytać w opisie do tego utworu, że to taka historia, kiedy to takie wspomnienie historii, kiedy to nie ty byłaś osobą, która decydowała o końcu relacji, a tutaj w tym utworze odwróciłaś tę rolę, dlatego że tutaj mamy, w tym teledysku widzimy, że siedzisz z kimś przy stole. Taki klimat trochę mroczniejszy, bo tam te ciemne kolory jednak przeważają. Możemy sobie uzmysłowić, że to para jednak siedzi przy tym stole dla potrzeb historii. I w tej parze tutaj kobieta zrywa, kończy ten związek, a te łezki widzimy u faceta, a ty tańczysz. I tam wyglądasz trochę crazy czasem, jakbyś oszalała, jakbyś to ty wpadła w ten szał, a nie ta druga osoba, która powinna po tym, jak ty zrywasz, bo tak jest w tekście. Wiesz co? Tak, to prawda. Może to szaleństwo było takie bardziej wynikiem tego, że tej zemsty, że tak powiem.
że ja się wcieliłam w tą rolę, którą tak naprawdę nie jestem tą osobą, która jakkolwiek, kiedykolwiek chciałaby się na kimkolwiek mścić, ale weszłam w to, w taką trochę mad woman i miałam satysfakcję z tego, że ta druga osoba cierpi. To dlatego nie do końca chciałam być sobą tam w tej sytuacji. Dlatego to tak pokazaliśmy. I tak, i łezki są piosenką taką terapeutyczną, gdzie to ja w końcu miałam decyzję, decyzyjność ostateczną, kto tutaj rządzi w związku, albo już po związku. A jak ważny jest dla ciebie też ten utwór, dlatego że no tych tytułowych utworów, które jeszcze nazywają się właśnie tak samo, jak to też, powiedz mi w tym momencie też powiedz, jak to była historia, bo wcześniej zapomniałem się spytać, czy te łezki utwór był pierwszy i tak wybrałaś, że jest taki ważny i może pierwszy też debiutancki, że dasz taką nazwę płycie, czy jak to się klarowało też, jeżeli chodzi o te tytuły? Nie, zupełnie nie był, na pewno nie był pierwszy, był jedną z tych ostatnich piosenek, chyba z ostatnich. Ja długo nie zastanawiałam się, co powinno być tytułem albumu. I zapamiętam, jak zaprosiliśmy, miałam taki koncert dla kajaksu, dla ludzi z kajaksu. Przyszli zobaczyć, kogo podpisali. I najbardziej po prostu widziałam ich miny, ich reakcje, jak się bawili przy łezkach. I pamiętam, że jak wyszłam, już zaczęłam rozmawiać z nimi o tym koncercie, to powiedzieli, że w ogóle łezki nie miało być singlem. Nie brać uwagę. I dopiero po jakby koncercie live stwierdziliśmy, że to jest to, że to trzeba wykorzystać, tą chemię, która się tworzy między mną a ludźmi, ludźmi oglądającymi i słuchającymi, że to trzeba wykorzystać i spróbować iść właśnie w te łezki jako pierwszy singiel i już tytuł płyty. Dla wszystkich zainteresowanych odsyłamy na YouTube, na kanał Kajaks. Tam można znaleźć między innymi właśnie taki mały koncert twój, Aniu, live. Tam jest chyba kilkanaście minut i tam między innymi te łezki są, więc można zobaczyć, jak Ania daje czadu na scenie. Przechodzimy do kolejnego utworu. Utwór numer 4, Tańcz. I tutaj tak przewrotnie zacznijmy może od tego teledysku. Samo wideo jest na pewno mroczne i na pewno sexy. I ten klimat tutaj jest mocny. Mamy tutaj abstrakcyjną historię, o której ty sama napisałaś, że wymyśliłaś ją w domu w czasie, gdy wiemy, że kluby nocne i całe nocne życie kręciło się trochę inaczej. Mogłabyś powiedzieć o tej abstrakcyjnej historii? Jak to ją sobie wymyśliłaś, jak siedziałaś w domu? Wiesz co... To było troszeczkę tak, że ja i z Arkiem, i z Mariuszem tak sobie właśnie rozmawialiśmy o tym, jak to troszeczkę tęsknimy za tym, żeby gdzieś wyjść. A mimo wszystko był też ten strach, że się nie chciało do końca nigdzie iść, bo to wiadomo, że te kluby jakby się dobrze poszukało, to by się znalazło miejscówki, które są otwarte. Ale przez to, że to było takie niedostępne, ja zaczęłam, jak słyszałam w ogóle tą muzykę, którą zrobili chłopaki, od razu sobie wyobraziłam właśnie taki duszny klub, w którym jestem. Wyobraziłam sobie akurat siebie i patrzę na wszystkich dookoła takim swoim trzeźwym okiem i widzę te wszystkie mniejsze bądź większe grzeszki, które się dookoła dzieją i zaczęłam je opisywać. I słuchaj, tutaj na pewno mam do ciebie pytanie odnośnie tych scen, gdzie były kręcone, jakbyś mogła nam powiedzieć, bo tak widzimy, że zaczyna się na kładce, później gdzieś idziesz do jakiegoś klubu i tam już wszystko się dzieje. Ale gdzie to jest? W jakim miejscu? To jest w generalnie jakim mieście i w klubie? Tak, i w jakim klubie, tak. Czy to jest taki otwarty klub, do którego każdy może pójść? Co to za miejsce? Czy możemy je zwiedzić? Że każdy może do tego klubu pójść. Ja nie wiem, no co nam powiedz. Sytuacja dzieje się w Warszawie, a potem w klubie nocnym, gdzie dziewczyny pięknie tańczą. Okej, czyli warszawski klub nocny po prostu, nie robimy tutaj reklamy. Okej. Dobra. To słuchaj, a odnośnie samej tej historii, no bo tak, już powiedziałaś troszkę, jeżeli chodzi o sam zamysł, a jeżeli jak się wczytamy w ten tekst,
No to tak, sama określasz to jako samotność w tłumie ludzi. Słyszymy w tym tekście o tym, że nie chcemy zbudzić tłumu lwów, których ma dość nawet diabeł, więc na pewno są nieciekawi. Mamy o tych nieszczerych słowach, słonych łzach, ale ty lepiej tańcz. I tutaj ten taniec i sam ten tytuł, ten taniec ma być, tak jak wiemy, takim sposobem trochę jakby, nie wiem, oczyszczenia, odpędzenia tego wszystkiego, takiego ukojenia dla nas, ucieczki też od tych wszystkich ludzi. Ukojenie, ucieczki od takiej rzeczywistości, która cię otacza, takim bezpieczeństwem. Mhm. A słuchaj, a z tą samotnością w tłumie ludzi, no wiem, że to często się zdarza, no nie tylko w dzisiejszych czasach, ale wiemy też, że jest ta presja na bycie jednak socjalnym i przebywanie w tych różnych kręgach i od tego się nie ucieknie. I to jest chyba o tych sytuacjach przede wszystkim złych, nie? No bo często jesteśmy w dobrych, to nie w tłumie lwów, wszystko jest okej, okay, ale no czasem czy w pracy, czy gdzieś, jak jesteśmy na jakichś szczeblach edukacji, to właśnie wtedy trafiamy w tym... W to złe miejsce, w którym ty byłaś w teledysku, tak? Tak, może tak, zdecydowanie. Po prostu w sytuacji wśród ludzi, których może niekoniecznie wszystkich znasz, kojarzysz, nie potrafisz się tam odnaleźć. Przynajmniej mam taką nadzieję, że każdy miał w życiu taką sytuację, albo w sumie nie mam takiej nadziei, nie życzę tego nikomu, ale wydaje mi się, że tak niestety jest, że czasami znajdujemy się w miejscu, w sytuacji, w której nie do końca czujemy się wygodnie. I ten taniec ma tak trochę nam pomóc się oderwać. A ty lubisz tańczyć prywatnie? Na scenie. Na scenie? Okej. Okay. Tak, na scenie zdecydowanie tak. Mhm. Generalnie nie. Okej. Okay. No to przejdźmy do piątki w takim razie. Utwór numer 5 to Zamilcz. I tutaj... Dość ciężki utwór dostaliśmy w tym momencie, bo nawet sam ten beat nas tak trzyma w tym klimacie cięższym. Historia też, bo tu mamy tak, puste słowa, kłamstwa, gorycz, niesmak, nie pytaj jak mi minął dzień, zamilcz. No jakiejś osobie na pewno, może nie wiem, jakiejś toksycznej osobie, z którą się bywało, było, przebywało, która zawładnęła na chwilę nad naszym życiem, ale my w tym momencie tutaj widzimy, stoimy, patrzymy i tak jakby nie wiem, czy to już jest po okresie, gdy zrozumieliśmy, jesteśmy może silniejsi już po tym wszystkim, co przeżyliśmy? Troszkę inaczej. Mhm. To jest po prostu typowa historia, kiedy jesteś, rozmawiasz z kimś i masz jakąś z tą osobą relację, a ta druga osoba leci na dwa fronty. Mhm, okej. Okay. I ja po prostu w tej piosence jestem jakby świadkiem sytuacji, kiedy to widzę, kiedy okazuje, że nie jestem tą jedyną osobą w życiu tego drugiego człowieka. No to przejdźmy do utworu numer 6, You and I. I tutaj nam wraca ten klimat, myślę, troszkę zamilcz, tak mi się wydaje, bo też zwracasz się do kogoś i mówisz mu między innymi, żeby tutaj nie myślał, że cię zmiażdżył, że z tobą wygrał, bo udało ci się wyjść z tej sytuacji, uciec, że myślał, że jest taki mądry i cię rozgryzł, ale widzimy, że był chyba w błędzie, bo mówisz mu tu różne rzeczy na głos. No jakbyś mogła nam powiedzieć tutaj troszkę tło tej historii z kolei. To jest historia troszeczkę bardziej taka mi bliższa i bardziej... Mhm. Bolesna, to jest absolutnie o rozstaniu się z osobą, mm-hmm. z którą się było jakiś długi czas, ale rozstanie nie było czymś prostym i raczej z tej jednej strony było gorzej. Twór numer 7 to Duszno. I tutaj, wiesz co, ten fragment z utworu Zamilcz przyszedł mi do głowy o tym, patrzyłam na świat przez twoje oczy, bo tu trochę w podobnym klimacie jest. Ja to tak przynajmniej odczuwam, że o jakimś takim przejmowaniu jakby kogoś energii, rozpychaniu się za bardzo, stawianiu na siebie bez pomyślenia o tej drugiej osoby, spychaniu jej na taki margines. Wiem, że sytuacja, która zdarza się często, nie tylko w związkach, ogólnie w życiu. Tutaj... Ja powiem, jak ja rozumiem ten tekst, mm-hmm. bo nie jestem autorem. To autorem jest Kuba Kawalec.
Okej, okay. O, no Z, nie wiedziałem, super. tak, zespół Happy Sad, Kubuś napisał ten tekst, a ja czuję ten tekst jako taką, widzę taką sytuację, taki obraz kobiety, która dusi się w związku, jest trochę taka tłamszona i nie jest sobą przez tą drugą osobę, jakby nie jest, może nie jest zauważana, nie jest, może jest, nie wiem... Doceniana może? No tak, tak, w tę stronę. Ja tak myślę o tym, jak śpiewam tą piosenkę, to tak to czuję. No najlepiej chyba ten utwór opisuje ten fragment. Za dużo we mnie ciebie, tłoczno, duszno. To chyba oddaje cały klimat tego utworu. So cold, so cold. Been holding myself for so long. I'm trying to guess what is wrong. I'm being a little paranoid. Przechodzimy do utworu numer 8. Paranoid. I tutaj mamy małe kroki, nie ma pośpiechu. Jest o walczeniu ze swoimi myślami, tutaj o próbie podjęcia jakiejś odpowiedniej decyzji, wyboru, nie wiem, starasz się odkryć, co jest złe, co było złe i chyba popadasz w jakąś paranoję, o której słyszymy. O co tu chodzi? To jest, mam wrażenie, że to jest typowa sytuacja XXI wieku, przynajmniej z tego, co rozmawiam z moimi znajomymi. Każdy chyba popada w taką małą paranoję, bo nie wie, co się dzieje w związkach, nie wie, co się dzieje w relacjach między ludźmi. Takie z mojego punktu widzenia one powoli mam wrażenie, że zatracamy w sobie to poczucie takiego, że powinniśmy być w stałym związku. Każdy żyje chwilą, każdy ma na jakiś czas jakąś tam znajomą, znajomego, a potem się to nagle zmienia i nagle w sumie nie wiesz, dlaczego się to skończyło. I o tym jest ta piosenka, o tym tak jakby początkach takiej jakiejś relacji, gdzie ktoś chciałby czegoś tam więcej, a ta druga osoba cały czas jakby ją gasi. I wtedy się popada w taką małą paranoję, bo cały czas masz wrażenie, że nie wiesz, o co chodzi. No i ta fiksacja, ta paranoja i to wszystko jest jeszcze bardziej podbite na końcu, za pomocą muzyki szczególnie, bo tam pod koniec no, dostajemy taką małą schizę, jeżeli chodzi o muzykę. Tak, bardzo mi zależało, żeby ten bitch w ogóle był bez wokalu. Tak, bo chłopaki bardzo naciskają, że mnie jednak tam coś śpiewają, mówię nie. Nie, ja tam będę tańczyć. A słuchaj, a w tym momencie Aniu spytam, czy ty bardzo jakoś udzielasz się, jeżeli chodzi o samą muzykę, w kontekście tworzenia tych różnych bitów i tak dalej? Dyrygujesz też, że to ma być tak i tak? Jak to wygląda od strony tak typowo muzycznej w tych utworach? No myślę, że byłam upierdliwa. Na pewno. Ja byłam przy tworzeniu wszystkich utworów razem z chłopakami. Także siedziałam od początku do końca I tam niestety dyrygowałam, co mi się podoba, co nie. Wiem, że tego producenci bardzo tego nie lubią i nie lubią, jak ktoś o tym mówi, bo niektórzy nawet sobie mówią, że wy sobie nie życzą kogoś w trakcie tworzenia. Tak, a ja jednak lubię mieć wszystko pod kontrolą. To w tym utworze jeszcze ci powiem na koniec i przejdziemy do dziewiątki. Przypomniał mi się australijski producent Flume. Nie wiem, czy lubisz. No na pewno. On ma często te takie, wiesz, różne te, szczególnie te przestery, takie przejścia, gdzie po prostu robi małą schizę i tak właśnie tutaj z tym utworem to się spina trochę. To on na pewno jest w tych trzech ostatnich artystach, których słucham. No wydał teraz nową płytę, nie wiem, czy słuchałaś? Tak. Bardzo. Okej. Okay. Mniejsza niż ostatnia, moim zdaniem. Dlatego w ogóle jeszcze bardziej mi się podoba. Ten dzień nie zaczął lekko się. Znam lekturę, medium zetrzeł ze. Utwór numer 9 to przypadki. I tutaj wraca mi utwór Chemistry troszkę, bo mamy ten strzał, taki odpowiedni czas, zbieg fal, jak słyszymy w utworze, ten elektryczny strzał, niekończący się dar. No właśnie, jest tutaj o tych przypadkach. Zresztą już słyszymy w samym tytule, widzimy, że tytuł to przypadki. O przypadkach, które barwią nam dni i nie zaszkodzi, jeśli ktoś ozdobi nam parę chwil. To takie ładne, wakacyjne i wesoło bujające. Ten utwór no nie jest na pewno dark. Jest trochę z klimatem jak jedynka, że zaprasza i tu jest tak przyjemnie po prostu. Zdecydowanie tak. To jest najjaśniejszy utwór, jaki zrobiłam w życiu. I chyba najbardziej popowy. Czy samych tych przypadków, jakbyś mogła powiedzieć, bo to wszystko, sama historia też z tą muzyką, to wszystko tak się spaja ze sobą, że rzeczywiście te przypadki, no bywa różnie, ale są takie no, krzepiące troszkę, nie, na duchu. Ja tak zupełnie szczerze, jak pisałam ten tekst, bardziej myślałam, znowu chciałam być tą osobą, którą do końca nie jest.
czyli troszeczkę wyobrazić się siebie w innym troszeczkę świecie takim, że jestem bardziej odważna, bardziej odważna na poznanie nowych ludzi, na właśnie na te przypadki. Ja zdecydowanie w swoim życiu wszystko muszę przemyśleć, mieć zorganizowane i każdy mój ruch jest zdecydowanie przemyślany na maksa. W tym tekście chciałam być tą inną osobą, taką, która po prostu otwiera drzwi i znika i się dobrze bawi. Utwór numer 10 to Got To Go i tutaj mamy takie fragmenty, jest łatwiej, gdy jesteśmy osobno, muszę pójść moją własną drogą. Właśnie o tym słyszymy w tym utworze i tam się nam tak dziwnie trochę i ciekawie zmienia ten klimat muzyczny, gdy wchodzą klawisze. Ja sobie to tak wyobraziłem, że ty tutaj nawijasz o tym, że musisz pójść własną drogą. Zmienia się ten klimat muzyczny, żeby tylko nam pokazać, że rzeczywiście poszłaś sobie już tą własną drogą, dlatego że to podkreśla, że to twoja własna, bo kompletnie inna niż to wszystko, co usłyszeliśmy wcześniej. Powiem szczerze, że ta piosenka, w ogóle robiliśmy ją z myślą jako outro, a jednak nie jest kończącą historią. To jest piosenka rzeczywiście taka troszeczkę na do widzenia. To jest pisanie takie, że ja już, że kończymy jakąś tam relację i ja już zamykam drzwi, bo po prostu muszę. To jest taka lekka ucieczka, bym powiedziała. I takie troszeczkę tłumaczenie się, że nie chcesz tej osoby zranić, że w sumie robisz też dla jej dobra coś. No tak. I tam ta historia, która się już potem dzieje, to jest rzeczywiście taki nowy rozdział. Okej. Czyli tak z Got To Go, z tej własnej drogi, która zamyka pewien rozdział, otwieramy 11 nowy. Jedenastka to outro i tutaj właśnie na pewno chciałem spytać, że jak to tak wcześniej tutaj nawijałaś o jakichś tam, nie wiem, toksycznych relacjach czy jakichś osobach, różnych takich, nie wiem, kończeniach, a tutaj nagle bez ciebie i w ogóle tak dużo bez ciebie, ale okej, to wiemy, że to jest nowy rozdział. I tutaj właśnie muszę powiedzieć o ostatnim producencie, który mi przyszedł do głowy, Turist, to jest brytyjski producent, nie wiem, czy kojarzysz, ale to tak pięknie Turist mi na koniec wjechał, bo on zawsze takie te przestrzenne dźwięki z tymi klawiszami i ta muzyka elektroniczna tak fajnie robi klimat. No właśnie, w tym utworze bez ciebie to niewiele chcę, bez ciebie łażę za nimi jak pies, wszędzie byle gdzie, bez ciebie sama w nocy śpię. Ania w tym utworze dla wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli, ja polecamy sprawdzić, po prostu wymienia tutaj w nieskończoność, jak to źle jest bez kogoś. Tak, dokładnie. No, musiało się to kiedyś tak skończyć. Każdy się. Tu, tak jak mówię, w tej płycie będzie cała gama emocji. Od tych najgorszych do tych lekko szczęśliwych do tych takiej pełnej miłości. I ta piosenka jest takiej pełnej miłości, jak ktoś tam mówi, że bez ciebie nawet nie mogę po prostu oddychać. To chyba piosenka jest o tym, że ciężko jest być tej drugiej osoby, że chcesz mieć ją jak najbliżej zawsze przy sobie. No i to właśnie chyba ten taki trzeci mocny, jasny klimat właśnie na tej płycie, bo mamy tutaj dużo ciemnych, tych dark popowych, ale tutaj rzeczywiście jest. Mi się to w ogóle bardzo podoba. Dobrze, że nie zrobiliście outro z Get To Go, bo według mnie to jest idealne zakończenie, dlatego że w tych outro z reguły na płytach jest zwykle tak, że nie wiem, artysta przestaje śpiewać na ostatnią minutę, dwie minuty. Mi się to trochę nie podoba, a tutaj fajnie to dopracowaliście. Bardzo mi się podoba, że do ostatniej sekundy trzeba słuchać tego outro, dlatego że tam na samym końcu dla wszystkich osób tutaj, które nie słuchały, Ania tak już spokojnie ostatnie słowa jeszcze wybrzmiewają nam. I świetnie. I ta perkusja, która robi robotę razem z tym wszystkim, jak to ta kulminacja, podbija te emocje, wszystko, co słyszeliśmy wcześniej. Bardzo miło. To jest jeszcze piosenka, bo często się robi, bo ten tekst jest powtarzalny. Tak, czasem tam sobie jest kilka zwrotek i od początku do końca jest tak samo, ale ja śpiewałam od początku do końca. Czyli to nie było copy-paste, tylko cały czas śpiewałaś, całą piosenkę. Tak.
Zresztą to tak słychać w sumie. To chyba też dlatego tak łapie ta piosenka, bo słychać, że to nie jest takie właśnie automatyczne, że to już słyszałem i na przykład, nie wiem, skipujemy dalej, bo już słyszeliśmy. Tylko rzeczywiście to... Inaczej. Okej, okay, czyli unikalna cała ta piosenka, polecamy sprawdzić. To jest zamknięcie oficjalne płyty Ania Leon Łezki, ale mamy dwa utwory bonusowe, o których teraz powiemy. Pierwszy utwór bonusowy to Kim chcesz. I tutaj zaczynamy spokojnie. Jak to mi weszło po tym outro, to myślałem, że te bonusy będą takie spokojniutkie, jakieś tam, jakieś dema może, ale nie, dlatego że później dynamicznie wchodzi ten refren z tym tekstem bardzo pozytywnym, że możesz zrobić co chcesz, jesteś dzisiaj kim chcesz, niech inni idą, ty leć. Czy to jest też taka metoda autoterapii trochę? Wykrzyczenia do siebie tych niektórych słów, żeby dotarły? Wiesz co, ten tekst troszeczkę stworzył mi się w momencie, kiedy Polska jest takim krajem, moim zdaniem, dość mocno jeszcze zamkniętym i mało tolerancyjnym. I było sporo takie zamieszanie, jeśli chodzi o tam związki homoseksualne, LGBT+. I miałam tak, że już stwierdziłam, że trzeba zaśpiewać coś, co po prostu, ty masz być kim chcesz, masz co chcesz, jak chcesz, bo to twoje życie, twoja decyzja. Okej, okay, czyli to do wszystkich osób, jakkolwiek nie chcą żyć, jakkolwiek nie chcą żyć, kimkolwiek nie chcą być, niech to robią. Tak, tak. Okej, okay, to przekaz od Ani, przechodzimy do trzynastki. Ale zauważyłeś, że to jest ta sama piosenka co Chemistry, prawda? Słucham? Nie zauważyłeś, że to jest ta sama piosenka co Chemistry? Nie. No to jest ta sama piosenka. To jest ta sama piosenka, tylko ta jest w języku polskim, ta jest w języku angielskim. No co ty gadasz, właśnie? To nie wiem, kompletnie brzmi inaczej. Ja bym to wychwycił, bo często wychwycam takie rzeczy, ale nie, bo wiesz, ja się skupiałem się na tych historiach, nie? Więc nie, tak, może mi uciekło, że to muzycznie. Historie są zupełnie inne, tak. Bo ja powiedziałam, że nie dam rady, bo napisałam stream, nie dam rady napisać po polsku tej samej historii, bo ja już ją czułam inaczej, piszę po polsku i powiedziałam sobie, że nie będzie dosłownego tłumaczenia i zrobiłam zupełnie inną historię razem z już świętej pamięci Jackiem Szymkiewiczem. Przetłumaczyliśmy ten tekst po swojemu. Mhm. No i rzeczywiście, jak się słucha, to ma się wrażenie, że dwa różne utwory, bo to wiesz. No. Przechodzimy do trzynastki. Bonus drugi, Maniak. I tutaj mam do ciebie pytanie, co z tym tytułowym maniakiem? Dlatego, że w tym utworze słyszymy o dwóch osobach, które mają zagubiony wspólny świat. Trwa jakaś walka i sam ten maniak pojawia się w pewnym momencie. Tam jest jak maniak ślepobiec, by zrzucić ich sieć, chyba coś takiego. A no właśnie powiedz mi o samym tym maniaku, dlatego, że sam ten utwór taki trochę trudniejszy do pogryzienia mi się tutaj wydaje z tych wszystkich, które dostaliśmy. To jest kolejne tłumaczenie, You and I. Maniak to jest opowieść o takiej zazdrości, byciu w związku, gdzie ten partner przyciąga wiecznie uwagę innych. I to jest ta walka wtedy, taka walka o siebie, o swój głos? Nie, i to jest ta walka o to, żeby nikt go nie zabrał. A, okej, okay. W ten sposób. To jest walka nie z nim, to jest walka ze wszystkimi. Czyli jesteś wtedy jak maniak, tak? I walczysz tak, ze wszystkimi. Tak, zrzucić ich sieć, ich wzrok, ich jakby, ich tą obecność taką na tej osobie, którą tak bardzo kochasz. Mhm. No to Aniu, dobra, to mamy dwa bonusy. Pewności w związku przede wszystkim. Słucham jeszcze raz? Takim poczuciem niepewności w związku przede wszystkim. Okej, okay, mamy to wszystko, super. Tutaj do ciebie jeszcze takie pytanie bonusowe. Jakbyś mogła powiedzieć jeden, dwa, nie ulubiony, ale taki szczególny utwór z całej tej zawartości, o której powiedzieliśmy. Z tych 13, jeden, dwa takie od razu ci przychodzą do głowy, że nie wiem, tak masz, powiesz? Łezki zamilcz. Łezki i zamilcz. Dobra, okej. Okay. To jest top Ani. Bardzo ci dziękuję za tę małą podróż po tych twoich utworach wszystkich. Gratuluję. Bardzo dobra płyta. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło.
Dzięki i powodzenia z koncertami, z promocją i z premierą samej płyty. Dzięki. I zapraszamy do Chicago oczywiście, nie? Jak będziesz planować, jakby coś, nie wiem, się udało, to a byłaś kiedyś? Bo jakiś world tour będzie kiedyś. No to musi być w przyszłym roku, nie? Ta płyta zrobi taki sukces, że w przyszłym roku to już world tour. A słuchaj, byłaś kiedyś? Byłaś kiedyś w Chicago? Bo wiem, że no w Los Angeles to wiemy. Byłam w Chicago, tylko na krótko, bo to było tak na weekend, taki weekendowy wypad. A ty tu mieszkałaś długo? Bo wiem, że studiowałaś, ale to był tylko taki epizod, czy więcej historii trochę masz ze Stanami? Trzy lata. Okej. Gdyby się nie miałam styczności z muzyką, ani w ogóle ze sceną, z niczym. Byłam zielona, jeśli chodzi o to, a chciałam śpiewać. Chciałam się nauczyć śpiewać, chciałam bardzo. I stwierdziłam, że to jest taki mój najlepszy moment, bo już po liceum, kiedy już nikt nie może mi mówić, co mam robić. Chciałam iść i sobie wybrałam tą szkołę, bo ja przeczytałam chyba Natalia Kukulska w Polsce, tam w tej szkole była. Tam była. Była, tak? I poczytałam sobie. No i spróbowałam. I już tak jak się dostałam, no to stwierdziłam, że nie ma odwrotu. I pojechałam. Mi się bardzo spodobało. No największe, najfajniejsze doświadczenie w moim życiu. Najfajniejsza szkoła, w jakiej byłam na pewno. Świetni ludzie, świetni ciele. Naprawdę z krwi i kości w ogóle muzycy. Bardzo wszystkim polecam tą szkołę. Naprawdę to się w ogóle nie umywa do tej szkoły, która jest w Londynie. Są takie podobne, BIM chyba się nazywa, tak, to tam miałam znajomych w tych szkołach i rozmawiałam z nimi, to w ogóle nie była ziemia. Także bardzo, bardzo fajne doświadczenie. A potem w community college tam sobie zaczęłam studia. Wiadomo, to pierwsze lata to jest nauka ogólna i miałam tego absolutnie dosyć. Czułam się znowu, jakbym była w liceum. A poza tym nie chciałam zostać w Stanach. Chciałaś wrócić. Właśnie o to chciałem spytać, jak to też było z tym powrotem. Bo odwróciłaś kiedy? Ile mniej więcej lat temu? 2016. A, okej. No, plus minus. Tak, jakoś tak, 2016. I wtedy przeniosłam się do Londynu. A, okej, jeszcze w Londynie byłaś. To mi umknęło, w tej biografii twojej nie widziałem. A, tak, to... wtedy mieszkałam w Londynie też i tam już w Londynie skończyłam studia. Okej. I wróciłam tu robić płytę. Aha, no okej. Dobra. I z Londynu wróciłaś teraz niedawno, tak? Jakoś przed pandemią? Dokładnie przed pandemią. Okej. I zaczęłaś robić płytę. A słuchaj, jak to było też? Masz coś tak typowo po angielsku? Chciałaś też może wydać? Czy wiedziałaś, że tak będzie pół na pół, żeby też nie robić problemu? Bo no, można się zaszufladkować trochę, nie? Albo robiąc całą po angielsku, albo całą tak. Wszystko było po angielsku. Ja nie wyobrażałam sobie tego teraz, absolutnie. Ja po prostu spełniałam jakby, wiesz, swoje marzenia, to co mi tam się działo w głowie. Bardzo trudno było mi znaleźć producentów, których ja polubię, którzy rozumieją, co ja bym chciała robić i jakiej muzyki słucham, bo to jednak jest strasznie, strasznie ważne. Ta estetyka w tej muzyce, musisz się połączyć z tym producentem, bo inaczej ci nic nie wyjdzie, nie ma takiej opcji. I ja długo ich szukałam, no długo. I jak już znalazłam, no to do tej pory gramy. No to super. No to ja ci życzę powodzenia. I wiesz co, jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy ktoś ci mówił, czy dzisiaj wyjątkowo, ale wyglądasz trochę jak Eleven z Stranger Things. Tak, no, tak totalnie teraz, bo ona teraz, taka aktorka teraz się wyrobiła strasznie, ona teraz wygląda super dorośle, nie? To już nie jest, szczególnie jak widzę tam na feedzie, jak mi na Insta czy gdzieś wyskakuje coś, to ona już nie wygląda jak ta nawet z 3-4 lat temu, nie? Tylko już, uwielbiam ten serial. Bardzo no totalnie teraz tak, wiesz, teraz może kwestia, wiesz, kamery i tego nagrywania, ale tak patrzę, wiesz, te włosy jeszcze ona też ma, tak, te włosy robią, tak, robotę, nie? Dziękuję. No. Ja się bardzo cieszę, że są takie seriale, to w ogóle jest absolutnie mój klimat, coś musi tą lukę po Harrym Potterze mi jakoś cały czas zapełniać. No jest dużo świetnych. Dobra, słuchaj, Aniu, okej. Dzięki raz jeszcze. Dzięki Aniu, miło było cię poznać. Trzymaj się. No, na razie, cześć. Cześć, to Ania Leon. Słuchajcie moich utworów w Polskim Radiu Chicago. Zapraszam.
przedłużyć dzień. Jakoś dłuży się.